4 września w całej Polsce odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Z tej okazji zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji prosto z naszego liceum. Chyba, że będzie troszkę ciężko z przedmiotami. No, do jazdy, ale myślę, że jakoś się ułoży. No, mnie cały czas siostra straszy, że będzie źle i mnie nie przepuszczą, bo chodziła już tu. W sumie, żeby nie było za trudno, bo będzie za trudno, to będzie przypał. Nie mam żadnych obaw. Nie, jedyna obawa, jaką mam, to jest dojazd do tej szkoły, poza tym nie widzę żadnego problemu. Jak wyobrażaliście sobie nasze liceum, zanim do niego przyszliście? Hogwarts. Czarna magia. Ale tak na poważnie bardzo miło. Na pewno lepiej niż w technikum. Ja też uważałem, że jednak pierwsze LO będzie lepszym wyborem i słyszałem o nim o wiele więcej lepszych rzeczy i ciepłych słów. Dałem na to technikum, czy drugie LO. Że będzie strasznie. No dużo ludzi, takie przeciwieństwo w porównaniu do szkoły podstawowej. No ogólnie wysoki poziom i oczekiwania nauczycieli. Mieliśmy takie spotkanie, ale nie z całą klasą, najwyżej 1/3. No, tak samo było, bo nie cała klasa po prostu dała radę przyjechać. Tak, 2 razy mieliśmy spotkanie klasowe. Oczywiście, bo my z jednej klasy jesteśmy, to mieliśmy spotkania. Jak pani ocenia przygotowanie szkoły do przyjęcia nowych uczniów? W skali od 1 do 6 na plus 4, a to dlatego, że trwają jeszcze ciągle prace modernizacyjne szczelnicy multimedialnej. Nie udało nam się tych prac zakończyć we wakacje, ponieważ ta inwestycja wymagała przetargu, a przetarg rządzi się swoimi terminami. Więc jeszcze przez wrzesień i myślę połowę października będziemy musieli się zmagać z trudnościami właśnie remontowymi, co na pewno nam troszkę utrudni sytuację. Czy ma pani jakieś rady do przekazania uczniom w związku z nowym rokiem szkolnym? Znana jestem z krótkich wypowiedzi, to powiem jedno. Nie cień drugiemu, co tobie niemiłe. Wymagaj od innych tylko tyle, ile wymagasz sam od siebie. Myślę, że to jest najlepsza rada na ułożenie sobie poprawnie, dobrze, fajnie relacji z innymi ludźmi. Jestem przekonany, że przez 4 lata, które tu spędzicie, wydarzy się wiele. Nie zawsze będzie kolorowo. Z pewnością nie będzie kolorowo, gdy będziecie biegać do budowlanki w czasie deszczu. Z pewnością nie będzie kolorowo, gdy po lekcji na 2. piętrze przyjdzie wam przebiec prawie maraton, tylko po to, żeby po 10 minutach znaleźć się w podziemiach. Z pewnością nie będzie kolorowo, gdy w maju okaże się, że nie oddaliście bilansu do szkolnej pielęgniarki. Ale nie przestraszcie się, bo na pewno spotka was tu wiele radości.